Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, a oto kolejny odcinek z Mirror's Edge. Słuchajcie, ostatnim razem skończyliśmy sobie tutaj. Tam przejechać się na gapę, szybko, zanim odjedzie. Merk, czy mógłbyś z łaski swojej mi nie przeszkadzać, kiedy ja zaczynam coś mówić? Dziękuję. Jesteśmy coraz bliżej końca tej serii, więc wypadałoby troszeczkę ruszyć sobie z tą serią, aby już ją skończyć, żeby ona nie trwała nie wiadomo jak długo. A warto byłoby ruszyć jeszcze z następnymi grami, skoro mam wielki projekt 9 let's play, które mają zakończyć moją tutaj karierę, ten content w sensie bardziej zagrajmerski. I zanim ruszymy dalej, to warto tutaj troszeczkę przeeksplorować, dlatego że fajnie byłoby zobaczyć jakąś teczuszkę, jakąś skrzyneczkę, cokolwiek, jakąś znajdźkę, co nie? Fajnie byłoby znaleźć, no bo słuchajcie, no mimo że nie będziemy mieli 100%, to przynajmniej chociaż coś tam zbierzemy sobie. Nie ukrywam, że to będzie jeden z tych odcinków, który pewnie będzie kontynuowany innego razu. Ponieważ pewnie trochę sobie dzisiaj nagram, bo chcę sobie taki malutki zapasik zrobić. I proszę bardzo, zobaczcie. Warto było tutaj podejść, uważam. Warto było tutaj podejść. Udało się. Co prawda, no nie znam lokalizacji pozostałych tych teczek. Na pewno tam w niektórych poziomach było więcej niż jedna, ale trudno. No niestety, nie mogę mieć wszystkiego. I w sumie, czy mi to przeszkadza? Absolutnie nie. Co się znajduje na tym statku? Cholera wie. Być może amunicja, a może ma to coś wspólnego z projektem Ikar. Kieruj się prosto na pokład, skoro tam widziałaś tego gościa. Jak już go znajdziesz, spadaj czym prędzej. Sporo się tam kręci niebieskich, więc walka cię nie ominie. Okej, czyli dostaliśmy. Wow, coś zaczęło się trząść, nie wiem czy zauważyliście. Dostaliśmy ostrzeżenie od Merka, że coś się może ewidentnie zacząć dziać. Jestem święcie przekonany, że kłopoty czyhają. Tutaj coraz bliżej, więc zakładam, że zaraz, kiedy drzwi się otworzą, a na pewno się otworzą, bo nie widzę tutaj innego przejścia, to za chwilę będzie działa się tutaj niezła jatka. Czy tak będzie? Przekonamy się. A nie mówiłem? Dobra, jednego tutaj żeśmy skasowali. Następni są za nami. Nie, nie ma tutaj ani jednego, ani drugiego. Ty, ale patrzcie, powoli się tutaj nam tekstury zaczęły ładować. Coś tutaj się ewidentnie nie tak dzieje. Chyba, że teraz muzyka się zbugowała i ona właśnie będzie teraz tak zapętlona leciała. No to okej. Czyli najwidoczniej musiałem się już pozbyć towarzystwa, bo nie widzę, żeby tutaj ktokolwiek miał mnie zaatakować. To co? Zostajemy się tutaj. A, tam jest, dobra. Mamy go. O! Troszeczkę się sytuacja uspokoiła, bo raczej te półgłówki nie wejdą do mnie do góry. Moi drodzy, jeżeli wam się ten odcinek spodoba tak jak i poprzednie, to nie zapomnijcie załapkować w górę, jeżeli się spodobało, a jeżeli nie spodobało się, to załapkujcie w dół. Uzasadnijcie w sekcji komentarzy dlaczego. Oraz jeżeli jesteście nowi, to gorąco zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. W szczególności, że bardzo mało was subskrybuje ten kanał, a fajnie byłoby, gdyby było nas coraz więcej, prawda? Prawda, dlatego jeżeli masz już podjętą decyzję, to działaj. I co, towarzystwo już wybite? Już to zrobiłem? I pootwieramy sobie tutaj różne zakamarki, bo nigdy nie wiadomo, czy czasem ktoś nam nie wyskoczy tutaj na obiektyw. Ja bym wolał jednak uważać i być przezorny, wiecie, zawsze. Rurką do góry, elegancko. O, dobra, udało się. Daliśmy radę, teraz tu musimy się dostać. Ledwo się złapałem, ledwo się złapałem. Udało się, moi drodzy, udało się za kurde nie wiem którym razem. Mamy checkpoincik elegancko, elegancja Francja. Ty, co to jest za pomieszczonko? Ej, ładnie idzie. Druga z trzech tych, skrzyneczek. A raczej teczek. Przepraszam, nie skrzyneczek, a teczek. Dobra, chowamy się, ładujemy energię. Zaraz tutaj załatwimy towarzystwo. A może jednak nie załatwimy towarzystwa? Ej, powiem wam szczerze, że sceneria bardzo ładnie tutaj się prezentuje. Kurde, to miasto w tle naprawdę robi wrażenie. I to nie małe wrażenie. Ta woda taka, kurde,
Ej, te tekstury wyglądają naprawdę super realistycznie, jeżeli chodzi o tę wodę. Aż sam bym teraz skoczył na główkę do tej wody. A może lepiej nie? Może lepiej nie odbierać sobie zdrowia? Tak, wydaje mi się, że to byłby lepszy pomysł. O, patrzcie, kurde. A kto tutaj do nas strzela? Bardzo nieładnie, brzydko! Dobra, jakaś konfrontacja tutaj z tym jego mościem. Dobra, co ty chcesz ode mnie, człeku? Co, ucieka mi? Ej, bez kitu mi ucieka, ty. Co jest? O nie, tak to my się bawić nie będziemy. Nie ma takiej opcji. Wracaj mi tutaj, szczylu jeden. A, tam se uciekł, dobra. Ale muza teraz wjechała. Dobrze, lecimy za nim. Okej, dobra, spieprzył tam. Ja oczywiście w międzyczasie muszę, jak to ja, sobie trochę poeksplorować. Kurde, dlaczego ja tak poprzednich poziomów nie eksplorowałem jak ten? Aha, to mamy przy okazji timelapse, czyli my musimy ogólnie w danym momencie. Czyli nie może się ten komunikat pojawić, bo jeżeli on się pojawi, to od razu misja z góry jest skończona. Rozumiem. To jest nie fair gra w tym momencie, bo ten jego mość zrobił tak, że nam próbuje odciąć drogę w bardzo obrzydliwy sposób. Czemu się tak tym przejmuje, czy coś tu jest, a czy czegoś nie ma? Ej, lecimy. Wow! Sel? Próbowałam cię ostrzec. Przepraszam. Musisz nauczyć się odpuszczać, Faye. Pamiętasz? Tak jak zrobiłaś z rodziną. Sprinterzy mają przerąbane. Ikar to ledwie początek. A ja chcę żyć, Faye, a nie tylko trwać. Dlaczego Paul? Jego kampania zbierała nieoczekiwane poparcie, a potem zgłupiał. Zaczął grozić niewłaściwym ludziom, wysoko postawionym. Dowiedział się o Ikarze, więc musieli go zabić. On albo ja. Przepraszam za Kate. Nie wiedziałam, że jest twoją siostrą. Nawet nie pytaj, Merk, ok? Słyszałem, co trzeba. Słuchaj, Krieg mówi, że zakończyli proces Kate. Tak szybko? Cuda przyspieszonego trybu, nie? Uznali ją za winną. Oczywiście, że tak. Za niecałą godzinę konwój zabierze ją do więzienia. Drake podrzuci Gnata w pobliżu nowego budynku CCC. Będę cię informował. Ruszaj. Okej, czyli w dużym skrócie dowiedzieliśmy się, że Celest nas zdradziła. Zamiast być ze sprinterami, wolała wybrać projekt Ikar. I w tym momencie nie mam absolutnie żadnego szacunku do Celest. Szkoda bardzo, fajna postać to była, ale stwierdziła, że lepiej być oczywiście nie po właściwej stronie mocy, a więc niech po prostu spada na drzewo i nie będziemy tutaj sobie już nią głowy zawracać. Z takich ważnych informacji to teraz musimy... Siostra Fate, Kate, w tym momencie będzie przewożona przez konwój, ponieważ już na nią wyrok został wydany.
I my musimy w tym momencie przeciwstawić się temu konwojowi i przeszkodzić. Zrobić tak zwaną prowokację. To było bardzo dobre wejście. Tak zwane z buta wjeżdżam. Aha, czyli na miejsce jednego zaraz się pojawia następny. Super. Naprawdę, kurde, nic tylko powinszować. Nie mogą sobie dać ze mną spokój. Chyba się już uspokoiła sytuacja w miarę. Muzyka jakaś zupełnie inna się włączyła i w sumie nawet i lepiej. Mam wrażenie, że to jest ta sama muzyka, co leci w momencie, kiedy gra się odpala. Jest to takie intro gry i ta muzyka się odpala. Takie jakieś dziwne, nieodparte wrażenie mam. Jakoś się złapałem, o dziwo. Cyk, winda. I chyba do góry, nie? Tak, do góry lecimy. Super. Wow. Siemanko, ale tu spokojnie się zrobiło. A, czekajcie, my teraz tam na górę musimy się dostać. O matko, ile my tutaj będziemy musieli skakać. O Jesus. No, ale miejmy już to za sobą. Robimy szybki skok, a może nie wiem, jakoś to przyspieszymy. Strasznie dużo skakania tu będzie. Tam coś było, widziałem. Ale jesteśmy poziom wyżej. Elegancko. Pozostaje nam jeszcze tylko milion poziomów jeszcze wyżej. Super. A, dobra. Nie! To dopiero pierwszy poziom, chciałbym przypomnieć, z 15 jak niewielu innych poziomów. Tak więc jeszcze nie będę wiwatował, bo jeszcze nie jest na to czas. Może za późno tą spację wcisnąłem? Nie wiem. Nie, zdecydowanie ja tam nie doskoczę. Nie ma opcji. Nie, tak możemy się dostać. Dobra. Wiemy już, na czym stoimy. Dobra, pyk. Nie, nie jestem. Jestem poziom wyżej. Elegancko. To jest do ogarnięcia, to jest do ogarnięcia. Tam mi się wydaje, że musimy się w ten sposób złapać. No. Tak to mieliśmy zrobić od początku. I teraz wyżej musimy się dostać. Czyli tutaj. O, super. Tam już jest u góry koniec. Całe szczęście. I teraz spróbujemy dostać się do góry. Elegancko. Już jesteśmy coraz bliżej. Coraz bliżej jesteśmy, proszę państwa. Wentylacyjny. To szybka droga na pozycję. Naprawdę? Serio? Merk? Naprawdę? Ej, słyszycie tę muzykę? To jest muzyka z głównego menu. Tu nic nie ma? Żadnych sekretów? Wow, co tu się wydarzyło? Szczur przebieg! Dobra, tutaj coś jest, bo coś się tutaj ewidentnie świeci. Może jakiś secret? Dobra, tędy jeszcze nie idziemy. Wróćmy się. Tam mieliśmy tak czy siak autosave'a. No, patrzcie, coś tutaj mamy. To już jest druga z trzech skrzynek. Mamy 11 na 30. Wy to widzicie? 11 na 30. Jedną trzecią skrzynek mamy zebraną. Znaczy skrzynek, teczek. Czemu ja na to skrzynki mówię? God damn. To może gdzieś tutaj trzecia jeszcze będzie tak na zachętę? Widzisz karabin? Weź go i namierz kontur. Musisz go jakoś spowolnić. Ej, chwila, moment, jak ja tutaj spadłem? Dobra, zaraz zestrzyjmy, czekaj chwilę. Co ona teraz zrobiła? Ej, chwila, moment. Ej! Dobra, gdzie jest konwój? No to zadymę żeśmy zrobili teraz! Ej! Ta lokalizacja przypomina mi tą misję, gdzie żeśmy musieli się na pociąg dostać. Raczej przed... Może nie, czekajcie, nie przed pociąg, nie za pociąg, nie przed pociąg, tylko
nad pociągiem mieliśmy tak przelecieć. Strasznie podobne lokacje są w tych miastach, w tych poziomach. Nie wiem, czy wy to też zauważyliście. Ale muza się włączyła! O kurde, ale sroga Jacka tutaj będzie. Jadka, nie Jacka, Jezu. Dobra, chyba mamy tutaj wszystkich już ogarniętych. Raczej wątpię, że oni się teraz będą spawnić. Sprawdźmy, czy tutaj coś jest, czy czegoś nie ma. Może jakąś skrzynkę, Boże. Jakąś teczkę ominęliśmy. A może jest tutaj jakaś teczka, no. No, no, no. Halo, halo, Gierko. Proszę mi tutaj podpowiedzieć, gdzie mamy tutaj teczuszkę. Z miłą chęcią ją zgarnę. Dobra, złazimy na dół. Szkoda, myślałem, że będę mógł chociaż raz te wszystkie te teczki zdobyć. Czemu ja ciągle na to skrzynka mówię? Nie mam zielonego pojęcia. Idziemy tu. Nic tu po nas. Kate. Kate. Faith? No już. Effie, nie mogę uwierzyć, że tak się dla mnie poświęcasz. Tyle ci byłam winna, Kate. Weź to. To Meg, przyjaciel, wyprowadzi cię stąd. Ja wezmę na siebie niebieskich, potem się odszukamy, okej? O Boże. Meg! Nie mogłem ich powstrzymać. Zabrali Kate. Ale część z nich dorwałem. Dokąd poszli? Mówili coś o wieży. Siedzibie burmistrza? Tak. Cholera, Meg. Wezwę kogoś. Lekarza. Nic z tego, Faith. Przepraszam, Meg. Przepraszam. Nie, nie przepraszaj. Nie daj tym zastrańcom wygrać. Nie pozwolę. Obiecuję. Dzięki, mała. No, moi drodzy, co ja tu mogę więcej powiedzieć? To była najdziwniejsza scena z całej tej gry, nie licząc tamtej sceny, gdzie Faith po prostu biegła sobie w lewą stronę i to był cały sens tej sceny. Tutaj natomiast mieliśmy Merka, który poległ w konfrontacji i niestety przez to, że poległ on w tej konfrontacji, to Kate została ponownie porwana i naszym zadaniem jest teraz dostać się do wieży i odbić Kate. Mało tego, ten dialog był w ogóle taki totalnie bez sensu. Tak jakby syntezator mowy Iwona porozumiewał się z Google tłumaczem. Jaki jest w tym sens? Nie mam absolutnego pojęcia. Wiemy tylko tyle, że Merk nie żyje. Niestety, przykro mi to mówić, ale no niestety, Merk nie żyje. Smutno. Wiem, że nie widać tego po mnie. Z powodu takiego, że za mną jest burza, pada deszcz. Ja muszę się sprężać, bo zaraz może mi prąd wyrzucić. Tak więc, morał z tego jest taki, że na następny raz, Merk, musisz się
przygotować lepiej na konfrontację z przeciwnikami, ale to już w innym życiu. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się wam spodobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Mirror's Edge lub w kolejnym odcinku, bo jest spora szansa, że następny odcinek będzie ostatnim. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!